Cześć, witajcie. Zapraszam Was na zakupy ze mną. Jestem w Pepco. No i z tego miejsca proszę o wsparcie dwóch zbiórek dla dwa pieski. Pomóżcie fundacjom, które po prostu walczą o ich życie, które błagają w tym momencie o pomoc. Zbiórki stanęły. Każda złotówka się, słuchajcie, liczy. Bardzo Was o to proszę. Zróbmy razem coś dobrego i słuchajcie, zostawcie jakiś komentarz, uśmiech, serduszko dla algorytmu YouTube'a. 22 zł, taki komplet, niedrogi, fajny. No, kochani, dajmy wsparcie. Są ludzie, którzy się poświęcają i odwalają kawał dobrej roboty. Bez nich te psy po prostu, no nie byłoby co tu dużo mówić. Ale można wspomóc działanie tej fundacji. Więc bardzo Was o to proszę, o pomoc w imieniu Cygana z Pawłowa, jednego pieska i Tufika. Bardzo, bardzo Was proszę o to. No i mamy za 22 zł takie pudła, ale ja Wam tylko tak podglądowo pokazuję to wszystko, bo proszę Was o wsparcie finansowe tych dwóch zbiórek i będę prosić, dopóki one się nie zakończą. No więc przykro mi bardzo, słuchajcie. Teraz słuchajcie, świecę. Chcę Wam pokazać coś fajnego. Taka świeca, nie wiem czy wiecie, tak się nazywa. Ona kosztuje 6 zł, jest w takim glinianym naczynku, fajnym, naturalnym. I to jest świeca, która ma odstraszać owady, komary. Powiem Wam, że kiedyś taką miałam świecę, dawno temu, i bardzo się sprawdzała. I później było trudno kupić te świece, a tam ma nawet niezłą cenę i jest fajna. I włane jest takie gliniane, naturalne to opakowanie. Więc nie wiem czy wiecie, dajcie znać. Zachęcam Was też do polubienia mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A wiem, że dużo osób ogląda, a jednak nie subskrybuje. Słuchajcie, to jest jedyna taka nagroda dla mnie. Wasze subskrypcje, bo ja do tego interesu dokładam. Benzyna kosztuje, słuchajcie. Ja to lubię robić, ale wiecie, koszty benzyny 5 zł. Ja mam bardzo daleki też dojazd do pracy, więc to zaczyna się nie kalkulować w ogóle, mi wszystko nie spina finansowo, Wam powiem. No dobra, nowość takie przecenione, nie nowe takie, słuchajcie, na świece za 7 zł. Mi bardzo się to podoba, ale mam świecznik w domu. 10 podobne, no i to jest 10 zł, które mogę wpłacić teraz na te psy, kochani. Tą świecę Wam kiedyś pokazywałam, ona jest wielka, kosztuje tylko 20 zł. Powiem Wam, że nawet pachnie, jak nie jest zapalona. To jest granat, jak lubicie owoc granatu, i tutaj coś, jakieś nowości, bardzo fajnie zapakowane i cena 20 zł. Taka na prezent. Tutaj mamy te świece, słuchajcie, ze znaczkiem sojowe. Nie wiem czy wiecie, ale jeżeli świece nie są naturalne, to nie powinno się spać w takim pomieszczeniu, gdzie się paliły, powinno być przewietrzone. Ale tutaj jest sojowa, jest naturalna, roz jaśmin, róża jaśmin. Więc nie wiem czy zwracacie na to uwagę, czy wiecie, dajcie znać. O, jest cynamon. No, fajne opakowanie, takie przypomina mi jak pasty do butów. Takie vintage. Ładnie to bardzo wygląda, słuchajcie. Ale mi się wydaje, że teraz fajną cenę ma ta świeca na te komary i te owady. I tak cytrusowo fajnie pachnie w takim glinianym naczynku. Można te naczynko w inny sposób później wykorzystać do jakichś innych celów. Tutaj nie wiem co to jest, słuchajcie, to jakieś chyba zapachowe olejki. To jest takie dość wodniste. Dajcie znać, czy wiecie, do czego to służy. 10 zł. Nie będę się wymądrzać, czy wiem, bo nie wiem. Dla mnie to są jakieś, słuchajcie, jakieś takie... To jest wodniste. Dajcie znać, co to jest. Nie wiem do końca, Wam powiem. Aha, tu są patyczki. Może to są te zapachowe po prostu... takie flakoniki, gdzie się daje patyczki, ma pachnieć w pomieszczeniu. Dajcie znać, czy to mieliście, bo ja nie miałam. Tu ktoś coś otwarł, Disneya. Classic Candy, taka świeca.
Jaka cena? 15. Nic nie pachnie ta świeca, wam powiem. Oprócz tego, że się nazywa Disney Classic i ładnie ma nazwę taką, ale nie. Tu mamy te świece, słuchajcie, po 6 zł. Cynamon, mango, takie jaśminowe, owocowe, więc każdy chyba sobie znajdzie coś dla siebie. No i tu takie świece, które są małe opakowania za 6 zł. To jest fajna rzecz, bo nie trzeba kupować wielkiego opakowania. Taką można sobie kupić mniejsze i spróbować. No i takie za 10 mamy takie większe opakowania już. No i są te świece, które są zawsze, już są długo, ale tutaj są, no słuchajcie, te sojowe, więc one mają ten skład naturalny i te kosztują 30 zł. A te duże, 35, więc opłaca się taką dużą kupić. Mają takie knoty drewniane, więc tak fajnie szczela, tak jakby było w kominku. Jest róża, jaśmin, cynamon, lawenda. Lawenda też ostrasza komary, nie wiem czy wiecie o tym, nie tylko mole. Więc taka ode mnie jeszcze informacja, dajcie znać czy wiecie. No i kochani, z tego miejsca jak zwykle życzę wam cudnego dnia. Zachęcam do polubienia mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i do wsparcia tych zbiórek. Bardzo was o to proszę, zróbmy razem coś dobrego. Jest nas 20 tysięcy przyszło na kanale. 40 zł. Słuchajcie, to taki gazetownik dla mnie jest. To nie jest wiklina, to jest guma. Ale wygląda jak wiklina, bardzo fajnie wygląda i można to tak złożyć, jeżeli nie potrzebujecie. A jeżeli potrzebujecie, to rozkładacie. Fajne, powiem wam, jest. Fajnie wygląda i takie malutkie za 30 zł zamykane, bo w środku jest więcej tego. O, dwa są. O. No i słuchajcie, z tego miejsca życzę wam cudnego dnia. Jeszcze raz proszę w imieniu Cygana i Tofika, wejdźcie na te linki, słuchajcie, nawet jak nie jesteście pewni, wejdźcie, poczytajcie, na co to jest potrzebne. No i do zobaczenia, hejka.